As the fighting raged on across the island, American commanders realized that they needed to take Mount Suribachi, the only high point on the otherwise flat and desolate area. It had extraordinary strategic importance and would allow a view of the entire island, as well as a position to make mortars and snipers highly effective. But the Japanese caves wound all the way through the mountain with entrenched and well-defended positions. It was a dangerous mission, but the American flag had to be raised on the summit. Enemy soldiers are everywhere! I need this area cleared immediately! Siemanty, Maciek MP40, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Battle for the Pacific. Znowu mamy zestaw Browning Thompson. Mimo, że Thompsona wywaliliśmy, ale to nikomu nie przeszkadza, żebyśmy tego Thompsona znowu mieli. Weź mi tego. Nawet mam to zrobić. No w dupę, to jest najlepsze ustawienie. Najlepsze ustawienie CKM-u w historii. Mordę. Spadkowe jeszcze Japońcy czy czegoś nie mieli oprócz tego Type'a 96. Nie bardzo mogę. To tak źle nie bym powiedział. Taki snajpa mod. Stateczki. O ty. A to jest z niego snajpa. Japońce na skałach. Ostatni magazynek Browninga. Idziemy. Cześć. Oto well shit, już nie ma amunicji. Trzeba lecieć na to miganie. Dobra. Zmiana brońki. Z naparzajki na naparzajkę. Alrighty then. Bo ta naparzajka ma dużo amunicji po prostu. Siu. Już. Jakie to jest szybkie. Ops. A ta gra jest stworzona, żeby robić taką rozróbę. Nawet się idzie przyzwyczaić już do tego, że tak powiem, trybu strzelania. A nasi już tutaj dalej poszli, widzę. Eksterminacja. Naprawdę, to po prostu ile zbieram amunicję, naparzam cały czas, ammo mi się nie kończy. Get to the topa of the mountain. Get to the topa.
Tutaj wychodzi szybka rozgrywka, co to? Wszyscy tutaj mają Type 100? Okej. Nie wnikam. This is it. We've won. Victory is ours. Come with me. Move. Come on. We gotta go. After weeks of some of the bloodiest fighting of the war, Iwo Jima was finally captured. The photo of six Marines raising the flag atop Mount Suribachi became one of the most iconic images in American history. Admiral Chester W. Nimitz would later say that among the men who fought on Iwo Jima, uncommon valor was a common virtue. But that virtue came at a price, with tens of thousands of dead American and Japanese soldiers across the island. Only a few months later, the atomic bombs would be dropped on Japan, resulting in the final surrender of the Japanese and the end of the war. But the soldiers who fought in the Pacific would never be forgotten for their sacrifice. No i to by było tyle na dzisiaj w ogóle z całej gry, słuchajcie. Na to wychodzi. Mamy koniec Battle for the Pacific. Skończona bardzo szybko, nawet nie wiem kiedy to minęło, szczerze powiedziawszy. Naprawdę, trudno mi się jakkolwiek odnieść do tej gry. Na początku mi się bardzo nie podobała, później mi się trochę mniej nie podobała, ale nadal no, jest krótka, jest... Nie wiem, naprawdę nie wiem jak ją opisać, no. Z jednej strony nie jest to taki typowy krab, ale z drugiej strony no tak... Do porządnego średniaka jest daleko, no to nie jest Red Ocean, powiedzmy sobie szczerze. Red Ocean był o niebo bardziej zaawansowany. Wygląda to ładnie, gra się... Nie wiem, trudno mi się na ten temat wypowiedzieć w tym momencie, ale myślę, że jak zrobię recenzję, to wszystko się wyjaśni. No, gra była bardzo króciutka i to jest chyba jej największy minus. No cóż, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Co będzie kolejne, trudno mi powiedzieć, ale być może coś się jeszcze pojawi. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu. Możecie proponować kolejne gry. My się widzimy w jakiejś kolejnej serii na moim kanale. Tak więc, nara.